Siemaneczko, z tej strony Bas, a to jest już czwarty odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Ja poza odcinkiem sobie doszedłem tutaj do tej wieży obok tego domu, gdzie jest, przepraszam, nasza Claudia i Madre, ale jeszcze nie synchronizowałem, więc zobaczmy okolice. No, znowu się nie odzywam, jak leci ta synchronizacja, bo jakby muzyczka leci i tak. No, nieważne. Zobaczmy, czy coś na mapie pojawiło. Nowe te do synchronizacji. No to będzie tych sporo, ta Florencja jest dosyć spora. Dobra. Lecimy, bo tu mamy naszą madre. Tu się nasza madre i nasza salute Claudia chowa. A kurtyzan! I think we have the wrong building. No. No, this is it. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego. Call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance, but the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Śmieszny uśmiech miał, taki wykrzywiony model się zrobił. O nie, to jest ta misja, cholera. This is paramount in my profession. A nie, we must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. No już. My girls will show you how. No już. No już. No. A, idź za Paolo. Aj, to jest to gówno, kurde. Idź za Paolo. No muszę, będę musiał tak robić, nie? I sobie iść z nimi. A oni idą wolniej niż ja. A Paola idzie jeszcze, nie wiem, w sumie takim podobnym. No jak mnie wykryją, to jest koniec po misji, nie? On lubi wyłazić z tego okręgu. Dobra, skupienie. Przejdziemy obok straży. Dobra, my w sumie Paolę mamy na widoku. To możemy iść w tej kupce ludzi od początku, co szliśmy. Nie będziemy się zbliżać. Mam nadzieję, że ona będzie tak szła cały czas. I ta kupka ludzi też. Po co mi ten komunikat? Ja wiem o tym. Tu kol... Wtapiaj się! No. Kurde, ale by było. Ale by było, ale się udało na szybkości, bo wiadomo, oni trochę muszą szczajnikować chwilę, zanim się kapną, że... O nie. Że to my, że nas widzą. Przy okazji, żeśmy okradli. Dobra. Paola idzie tutaj też? Dobra, to idziemy w tej kupce cały czas. Ale może by tak... O, właśnie. Właśnie, Paola gdzie idzie? Tu też idzie do tego. Tu chyba już można... A ona idzie z nami nawet w tej kupce ludzi. Się ona się też, Paola też się wtapia w tłum, bo jest też poszukiwana za najciekawszą fryzurę w mieście. Pa, jak go przesunęło, jak ścierwo. W ogóle nie wiem, czemu się tu wstapiam, jak tu już nikogo nie ma.
i wchodzimy z powrotem. Dobra. Bene. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Let's teach you how to steal. Nauczyłem się już kraść. Wiem. No. Thief! Once you've stolen from someone, Ezio, you mustn't linger. Help! Somebody! No dobra, uciekłe. Szybko. Pay attention. You must leave once you've picked their pocket. Kradnij 5 osób. A ja mogę je? Raz. 2. 3. 4. 5. Nawet 6 się tam kogoś okradło. No załatwione. No i Paola tu dalej jest, no to zobaczę na mapę. No to takie bardziej tutorialowe, no nic tu nie ma. Ja bym chciał broń z powrotem jakąkolwiek. No ale dobra. You can go now, girls. Oh, do we have to? So innocent. He's cute. Now that you have learned how to approach the enemy, we need to find you a suitable weapon. Oh. What would you have me use? Ah. But you already have the answer. Hey, my father's blade and bracer. How did you get them? By using the same skills I've just taught you. It's not exactly in working condition. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. Si. But how does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see. No. The watch is... Before I go, one last question, if I may. Of course. Why have you given your aid so readily to me, a stranger? I too know betrayal. Oj kurczę, to... Czekaj, to było oparzenie, czy od przykucia? Nie do końca. Nie do końca jasna jest to właśnie ta historia Poli. Mnie przynajmniej. Może pewnie jest wiadome, co ona tam, dlaczego. Czekajcie, bo tu nie będzie skarb. Nie ma. No dobra. Dobra, lećmy sobie. Po dachach. Tu kominy kominują. Znaczy dymią. Dymią, bo najwidoczniej zimno. Albo nie wiem, wodę jakąś grzeją czy coś. O nie. Nie to chciałem. Ale dobrze, że przynajmniej nie umarł. Co to w ogóle za jakiś taki, kurde, zagajnik między tymi... tymi... O, tu są zbóje do wynajęcia. O, znowu ten piękny... Ten piękny... Kurde, on ma dosyć dobrego cela. Znowu ten piękny budynek. Czekajcie, wyjdę tylko z kręgu. Patrzcie. Kurde, on biegnie za mną. Nie, bo... Nie zdesynchronizuję. Bo chciałem zobaczyć ten budynek. Tak w całości tutaj stąd. Czemu on idzie w naszą stronę? Dobra, z lasu. Patrzcie. Kurczę, to jakaś katedra musi być. W tamtych czasach takie to tylko katedry zazwyczaj były. Kurde, no bez jaj. No bez kitu, no. Tu, a, bo tu jest już mieszkanko Leonarda. Zobaczmy, co nam powie Leonardo. Auditore, I didn't expect to see you again. What with all that's happened. Ah, where are my manners? Welcome back. Now, how can I be of service? I was hoping you could repair something of mine. Of course. Come, this way. Che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Let me clear a space. All right, let's see it. Fascinating. I don't know, Ezio.
Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Wait, wait, wait. What are you doing? The contents of this page are encrypted, but if my theory is correct, based on these sketches, it may very well... It may very well what? Please, sit. Leonardo, eh? No, zamknij się, Ezio. Leonardo pracuje. Remarkable. If we transpose the letters and then select every third... There! It's finished! Huh? What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Bene. Do it quickly. I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Ale taka była prawda. Co to za zawiech? Zwiech? 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 A nie. Incredible. Yes, it is. Trzeba było nacisnąć. Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please, bring it to me. You have my word. And thank you for fixing this. It... By order of the Florentine Guard, open this door! Just a moment. Wait here. Are you Leonardo da Vinci? Si. How may I be of service? I need you to answer some questions. Certainly. Ciekawe, co chcą. Pewnie po audytorów. Ezio. No my mamy jeden pergamin. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto! We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Ale go przewrócił. Ready to talk? What about now? Chyba zaraz wypróbujemy nasze ukryte ostrze. What about now? Pyk! Pięknie. Oj, Ezio, Ezio. Aha, nie mogę. Grazie, Ezio. Sorry about that. I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. No, wiesz, podnieś. No, jak się pod... No, shiftem się... No, jak się podnosiło? Naciśnij, żeby podnieść. No, no kurde, no przecież naciskałem. Co jest grana? Dobra. Idziemy. Idziemy tutaj z ciałem. Ale miło, no przynajmniej mamy broń. Over there. A w przeciwieństwie do jedynki można tutaj jej używać jako normalnej broni. See? Like it never happened. Thank you, Leonardo. For everything. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, bring them to me. Should they contain new designs, I will upgrade your blade as well. Of course. Now, I really should be getting back to Paola. Paola. Orgile i miei omaggi. Ciekawe, czy już będziemy mogli jakiś miecz kupić. Znaczy... No, ja mam ten taki papirus. Kawałek kodeksu asasynów, czy tam... Ten, no to czekajcie. Asasynizacji, tak? No wiem, tu jest. Mogę tu mu dać to? Czekajcie, bo to nie tu. Nie. No trudno, no dobra. Kowal tu jest od razu, czekajcie. Tu nie, to jest kartografia. Zbroja. Zbroję mogę tylko kupić, ale dalej mnie na nią nie stać. Dupa. Dobra. Paola, gdzie była Paola? Daleko było do Paoli. Kurde, daleko. Wiecie co? Widzimy się po cięciu.
Witam po cięciu. Już jesteśmy tutaj u drzwi Paoli. I pukamy. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. No, miałem pokazać. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. To lecimy do Santa Croce. Wybaczcie, musiałem uciszyć psa. Dobra, lecimy. Dobra, Santa... A, tego gnoja. Oj, tego gnoja chcę zabić. Oj, tego gnoja bardzo chcę. To jest świnia gruba. Znaczy nie jakby, żebym miał coś do grubych ludzi, tylko ogólnie. Po prostu jest gruby, a jest świnią. Nie dlatego, że jest gruby, tylko dlatego, że jest świnią. Po prostu za to, co zrobił. Zresztą wiecie, za co. Gutafon. Zasrany. Dobra, zamknij apę. Dobra, i on będzie jakieś dzieło odsłaniał. No i zobaczymy sobie, czy musimy go po cichu ubić. Przepraszam. Coś mi się strasznie odbija. Jest masakra. Pewnie wy tego nie słyszycie, bo wewnętrznie, ale takie pauzy, to są takie taktyczne pauzy. Poza tym w zwyczaju mam przepraszać za beknięcie. Again with this? You have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. A ten gościu przecież on będzie z nami. Chyba nie? On jest dobry. Jak to... Wejdź... Jak chyba tu spadnę, to oni mnie od razu zauważą. O, dobra. Tu chyba trzeba jakoś wleźć w sposób... W jakiś tutaj bardziej ciekawy sposób trzeba... Aha, oni idą tutaj do środka, tak? To nawet nie chodzi o to, że trzeba ich go... po cichu zabić, aczkolwiek nie wiem co ja do końca nie wiem, jak tam dojść. Nie siadaj, nie, czekaj. Stay away. Oha, czyli wykrycie to zesynchronizacja, super. Oj, to trzeba na cicho zrobić, kurwa. Tylko gdzie? Jak tam wejść na cicho? Bo to jest to. No, halo. A, dobra. No niby tam, nie? A, tam jest taki ten znaczek. Tych takich... A, to jest... A, dobra, nie zbieram tego. Nie, bo tam są takie łamigłówki do zrobienia. No i co? No i se pójdę z tymi ziomkami. I co? Obejdę to w kółko i co mi to da? Ja jakby... Muszę pewnie górą tam wejść, albo tędy. A jest ich dwóch, mam pojedyncze ostrze.
No dobra, przejdźmy się z nim jeszcze. Nie pamiętam totalnie, jak to trzeba było zrobić. Bo na górze są ci łucznicy, to nas i tak zdesynchronizują. A, już wiem. Już wiem. Chyba. Tak, idziemy. Idziemy, moje panie. Dobra, o to chodziło. Good evening, gondoliere. To you as well. I trust you. I mamy. You. Mamy gnoja. O, o. I tyle mu z tego, z tych srebrników. O, i o, będzie to, będzie. You would have done the same. To save the ones you love. Yes, I would. And I have. Gdzie był Orygues? The Auditori are not dead. I'm still here. Me, Ezio. Ezio Auditore. A to jeszcze nie było Requiesca ad Impaccio? Dobra, Sino. Assassino, skurczysino. Dobra, pójdziesz łatwiej niż mi się wydawało, że pójdzie. Kurde, tu jest pajac. Widzicie, można normalnie nim bić. A w sumie skacz, dobrze. Tak, tu. Hyc. I hyc. I może hyc. O kurwa. Dobra, już. O, tu wieża jest. Idealnie. Nie tak, tylko na skrzynki i tu do góry. A tu jeszcze bez... O! Skrzynka. Bierę. Myślałem, że to już będzie Requiesca ad Impaccio i wam zaspoilerowałem, kurde. I słynny tekst Ezio Auditore da Firenze. No nie no. Kurczę, myślałem, że będzie już. Trochę mi się smutno zrobiło. Nie no. Żartuję. Taki żarcik wewnętrzny. Dobra. Zróbmy synchron i zobaczmy, co nam się tu odblokuje. Może jakąś poboczną zrobimy, o ile będzie. Mamy daleko strasznie do misji. W ogóle gdzie one... O nie, musimy wrócić do Paoli. Poszedłbym tak. Ale pierdziele, dobra. Albo... Dobra, idę do Paoli. To w takim razie widzimy się po cięciu. Witam, tu perypetie dosyć... O kurde, ja muszę być ten... Tu takie szybkie witanko, bo kurde... Muszę być tu inkoguto. Ale na szczęście mam tutaj... No, po drodze pozbierałem tych żołnierzy, pospadałem. I generalnie trochę śmiesznie. Dobra, pierdziele, nie chcę mi się go przeszukiwać. Idę. Paola. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteregioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. No, czyli nas uczą kolejny mechanik gry. Czyli pozbywanie się rozgłosu. I've added a program for tracking notoriety.
This little meter will help you know how far you are between Notorious and Incognito. Pyk. Ale życie nam się samo ten. Ja bym w końcu. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is no, tam Lucy Fusy mi gadać, tam ta od Anonymousa. Aczkolwiek to będzie na górze. Aczkolwiek i. Niech se gada. Dobra, jeżeli serio mamy wyjechać stąd, to już? Nie, jeszcze. Jeszcze muszę coś tam, żeby doza... O nie, ale... Nie, no kurwa. Ja pierdolę, no. No nie! Kurwa mać. Dobra, ja będę ich bił. To nie ma sensu. Aj, ale on nie ma... On nie ma... Tego, ja muszę wziąć od któregoś szablę. O, tak, to nie wiedziałem, że potrafię. To był unik zwykły. Bo ja mogę im zabrać szablę przecież. Zabierz. Nie go, tylko szablę. Znaczy go możesz też wziąć. Ale szablę. No, zabierz. Przecież dało się zabierać szablę. Ja pierdzielę, teraz się nie da. Dziwne, dziwne. Nie, mnie się, z tego co pamiętam, chyba się dało im zabierać szablę. W dwójce. Wiem, że w... No nie wiem. Może się mylę, albo mogę, może jeszcze nie mogę. Gdzie to jest? Tutaj. No tutaj na pewno zobaczę. Jeszcze jedno. Tutaj jest gdzieś... z tej strony. Gdzie to będzie? Gdzieś tu u góry. Ale z tej strony i u góry gdzieś. Chyba, nie? Tam będzie u góry. No to wejdźmy sobie i zobaczmy. I tutaj zerwimy ostatnie. O! I teraz co my mamy tam za wspomnienie na mapie? Znaczy dobra, to już skończymy sobie ten odcinek. Ale może jak zwykle sobie go skończymy, co wy na to? Czyli na wieży. Ja sobie myślę, że po odcinku sobie jeszcze te wszystkie wieże ogarnę i następny odcinek. No bo nie chcę was zanudzać z lataniem za tymi wieżami, a tutaj się żadnych akcji pobocznych za bardzo nie w tym, na tym etapie nie odkrywa. O, fajno. Się za bardzo nie odkrywa na tym etapie żadnych akcji pobocznych z tego co jak widzicie. No to jakby nie ma sensu, żebym to na odcinku robił. Chyba, że chcecie, no to mogę robić. Aczkolwiek pewnie ten odcinek, zanim wyjdzie, to już nagram wiele następnych. Dobra, jak tam dojść? Jak tam dojść i kończymy. Muszę zejść chyba na dół. Bo nie mam wyjścia. Albo jak chcecie, to mogę wam tak robić z tymi. Znaczy, odkrywa to na pewno... Odkrywa to na pewno jakiś tych kowali i tak dalej, co też jest przydatne na dane. Dobra, znowu nam wzrosło to poszukiwanie. Czemu on nie chce tu wleźć? Czemu on nie chce tu wleźć? O, tu chce wleźć. Dobra, wejdźmy, zsynchronizujmy. O, i zakończmy odcineczek. Dobra. Jakiś kadr? O, taki może. Może jakiś taki kadr, co wy na to? Dobra. Niech to zniknie. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, czy się dobrze bawiliście. No i że dzięki niemu rozważycie ocenienie go, skomentowanie lub zasubskrybowanie. Co chcecie. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, elo.